No więc z wielką przyjemnością zaprezentuję dzisiaj Państwu raport, który powstał dzięki fundacji, z pomysłu dzięki Fundacji Nowoczesna Polska. Raport dotyczący scenariuszy przyszłości praw kultury. I tutaj te scenariusze, wyszły nam w tym badaniu 4 scenariusze, z które postanowiłam przypisać do takich znanych literackich tropów. Wybrałam z nich 2 najbardziej charakterystyczne, leżące na przeciwległych osiach, czyli Mordor i Dolina Muminków. No i żeby rozwiązać problem wynikający z braku praw do wykorzystania ilustracji, Tove Jansson wykorzystałam nieodpłatną pracę mojego letniego dziecka, za co przepraszam. Ale mam nadzieję, że widać, że jest to tatuś Muminka. A to jest, no to jest Mordor po prostu, to jest Czacha. To badanie, dlatego mówię, że z taką przyjemnością je przedstawiam, bo myślę, że ono oprócz tego, że było bardzo stymulujące intelektualnie dla wszystkich ekspertów i innych osób, takie jak ja, bo jestem autorką, ja to po prostu spisałam, co mądrzy ludzie powiedzieli. Było bardzo stymulujące intelektualnie, a też było świetną zabawą, bo miało ten core, taka najważniejsza część badania miała formę warsztatów kreatywnych, więc była wielka burza mózgów i lataliśmy z karteczkami, bardzo dużo pisaliśmy na tablicy. No i z takiego wielkiego chaosu żółtych karteczek niespodziewanie powoli dzięki naszym niestrudzonym mediatorom i moderatorom zaczęły nam wychodzić całkiem sensowne opowieści, całkiem sensowne scenariusze. Więc może najpierw powiem króciutko właśnie, na czym polega takie badanie foresightowe. Znaczy przede wszystkim ono stosuje się wtedy, kiedy chce się mówić o dalszej przyszłości, czyli tak w perspektywie 25 lat. Co się stanie za 25 lat? No jest to bardzo trudne do przewidzenia, bo jest tyle jest czynników, które się nazywają w tym badaniu czynnikami niepewności, bo nie wiemy, w którą stronę pójdą, że rzeczywiście, no, jeżeli by się chciało jakieś głosić objawione prawdę, no to można się nieźle, to za 25 lat bardzo by się mógł ktoś z nas pośmiać. Więc dlatego zostało to zrobione w inny sposób. Zaprosiliśmy właśnie, Fundacja Nowoczesna Polska zebrała ekspertów i ci eksperci zostali tak dobrani, aby, ponieważ sprawa dotyczy prawa kultury, prawa autorskich, zostali tak dobrani, żeby reprezentowali i twórców, więc mamy tutaj na przykład reżyserkę filmową, żeby reprezentowali użytkowników. Wszyscy byliśmy tu akurat użytkownikami, oczywiście, ale mieliśmy też działacza ruchu wolnej kultury. I mieliśmy prawników specjalizujących się w prawie autorskim, czyli tudzież biznesmena, który zajmuje się nowymi technologiami, czyli osoby, które są pośrednikami. No i także ekspertów z innych pól, którzy też bardzo dużo wnieśli, więc zagoniliśmy ich do takiego pięknego pomieszczenia i tutaj się odbywała bardzo intensywna praca intelektualna, jak widać. I powstały 4 scenariusze przyszłości kultury, które umieściliśmy. Najpierw zaczęliśmy od tego, że wybraliśmy z tej masy żółtych karteczek, wybraliśmy 17 najważniejszych trendów, które naszym zdaniem, znaczy zdaniem ekspertów, mogą określać to, co się stanie w przyszłości za te 25 lat. To są takie trendy, one czasami są przeciwstawne sobie. To ja tutaj wybrałam takie najkrótsze nazwy miały po prostu, żeby dobrze wyglądały, no ale myślę, że globalizacja w centrum to jest jakby oczywiste. Więc absolutnie nie bierzemy odpowiedzialności za to, że to się na pewno stanie. Mówię, czasami one są zupełnie przeciwstawne, ale razem w tej całej 17 tworzą taki całkiem sensowny obraz tego, co może być. I potem stworzyliśmy takie 2 osie, na których tworzyliśmy te nasze scenariusze, więc jedna oś, powiedzmy ta, która idzie tutaj od Szczecina, na Bieszczady, nie chcę product placement teraz tutaj, że o Bieszczadach nie należy mówić, to jest oś tego, jak to wygląda od strony ekonomicznej. To znaczy, jaka jest pozycja pośredników, czy to jest pozycja konwergentna, czy dywergentna. Jednym słowem, czy istnieją wielkie monopole i oligopole, które wszystkie rodzaje mediów
trzymają razem, czy też jest to rozproszone. I to oczywiście zależy od tego, jakie są polityki publiczne, jakie jest nastawienie decydentów i także opinii społecznej do tego, jak to powinno wyglądać. I to jest ta druga oś, czyli mamy tutaj te polityki publiczne, mogą być prorynkowe i mogą być nakierowane na wspólnotę, prospólnotowe, czyli tutaj na dole najważniejsze będzie to, żeby rynek wszystko regulował i na tym zyskał, a u góry, żeby zyskiwała wspólnota. I wyszło nam z tej koniczynki właśnie cztery scenariusze, które wybrałam, te dwa na przeciwległych osiach. One oczywiście są wszystkie absolutnie hipotetyczne, więc nawet jeżeli podczas badania przypisywaliśmy sobie jakoś roboczo do jakichś państw, to w rzeczywistości to jest to obraz taki bardzo już wyostrzony, który w rzeczywistości nie istnieje. No to jest Mordor. W Mordorze jest strasznie i wygląda to mniej więcej tak, że jest konwergencja mediów, czyli wielkie koncerny trzymają wszystko, czyli są albo monopole, albo oligopole, które faktycznie zajmują całe pole dostępne. No i nastawienie jest bardzo prorynkowe, bardzo takie, no mówiąc już w skrócie, neoliberalne. No i co z tego wynika? No jest to bardzo niekorzystne przede wszystkim dla twórców i dla użytkowników, ponieważ to prawa autorskie służy monopolom kontrolującym dystrybucję treści, czyli to jest w tym naszym Mordorze jest tak, że piosenka Happy Birthday to You, do której ciągle ma prawo jeden wielki amerykański koncert, no ciągle jej nie można zaśpiewać publicznie, bo z tego korzyści właśnie będzie czerpał ten koncern. Jeżeli chodzi o autorów, to jest no tak jak w takim bardzo prorynkowym, neoliberalnym społeczeństwie, to znaczy wszystkim się mówi, że mają buławę w plecaku, a tak naprawdę tylko ci wielcy celebryci, autorzy bestsellerów, których przejmują te wielkie koncerny, uzyskują jakieś realne, znaczy mogą naprawdę żyć ze twórczości i dobrze na niej zarabiać, a cała reszta albo jest podwykonawcami słabiej opłacanymi dla tych ludzi, albo no, jeżeli chce uprawiać jakąś naprawdę wolną kulturę, to funkcjonuje w niszy. No i tak samo równie niska jest pozycja użytkownika, ponieważ on jest skazany na to, co mu ten monopol skonwergowany dostarcza, czyli jeżeli będzie chciał mieć internet z jednego źródła, a telewizję z drugiego źródła, to mu się to zupełnie nie opłaca. Królem jest pakiet i albo się wybierze pakiet, albo dostęp do kultury jest bardzo, bardzo drogi. No ale w Dolinie Muminków, Dolina Muminków jest rajem absolutnym. To nawet na warsztatach nie udało nam się jej przypisać do żadnego funkcjonującego dziś kraju. Mam nadzieję, że to jest mała Mij Włóczyki, który gra na harmonijce. No i w Dolinie Muminków jest zupełnie odwrotnie, czyli jest dywergencja mediów, media są rozproszone w różnych rękach i jest to między innymi dlatego, że o takie nastawienie prowspólnotowe dba państwo i nie pozwala się tym monopolom tworzyć. No i w tym scenariuszu najsilniejszą pozycję mają użytkownicy, ponieważ umożliwia im się dzielenie treściami na różne sposoby. Przede wszystkim dlatego, że państwo wierzy w to, że prawa autorskie muszą krótko obowiązywać, bo prawdziwa innowacja i ferment kulturalny jest wtedy, kiedy można korzystać z dóbr kultury i samodzielnie je przetwarzać, więc użytkownicy mogą być prosumentami i lubią być prosumentami i chcą. Natomiast twórcy tutaj jest, o ile w tym pierwszym, jak mówiłam, scenariuszu w Mordorze zarabiają głównie celebryci, to tutaj twórcy mają taką pozycję, znaczy nikt z nich nie zostanie takim wielkim celebrytą, bo nie ma za sobą tego monopolu, który by mógł to unieść i go wypromować, ale za to właśnie zarabiają na osobistych występach przede wszystkim i na stałej opłacie w internecie, w tym naszym wymyślonym, oczywiście idealnym scenariuszu, bo jeszcze nigdzie takie opłaty nie wprowadzono takiej radykalnie. No, a jeżeli chodzi o pośredników, to oni muszą też troszeczkę swoje oczekiwania stonować, więc nie stworzą ani wielkiego, tam Hollywood nie ma w tym scenariuszu, prawda? Nikt nie stworzy 550 odcinka Gwiezdnych Wojen z ogromnym budżetem, bo nikogo nie będzie po prostu na to stać. Ale za to mogą
z mniejszym zyskiem, ale za to mogą bardzo kreatywnie wykorzystywać nisze, bo to jest taka kultura niszy, to znaczy kultura bardzo długiego ogona, w której każdy coś dla siebie znajdzie. No i nie wiem, czy już dzisiaj, ale na pewno w najbliższych dniach cały raport w wersji polskiej i angielskiej znajdą Państwo na tych, pod tymi adresami scenariusze prawokultury.pl i scenarios prawokultury.pl. Dzięki.